Dzisiaj mówi do Was tradycyjnie Mando. Jest ze mną Michał Jerry Rakowicz. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj mamy dla Was drugą część omówienia antologii W cieniu Bangor, czyli antologii wydanej już teraz, dostępnej w Polsce, polskiej antologii inspirowanej Twórczością Stevena Kinga, antologii wypuszczonej przez Dom Horroru. Cena w przedsprzedaży to była 35 zł. Teraz możecie to już kupić taniej, bo znaczy jeszcze taniej niż w przedsprzedaży, bo książka jest dostępna nie tylko w serwisie Allegro i na stronie wydawcy, ale też w sklepie bonito.pl przy dużych zniżkach. I z tego, co wydawca przez ostatnie dni Wrzucał u siebie na Facebooku, to sprzedaje się nieźle. Z dnia na dzień coraz wyżej lądowała w rankingu horrorów w sklepie Bonito i ostatecznie wylądowała chyba na pierwszym miejscu, dzisiaj chyba czy wczoraj. My natomiast pierwsze siedem tekstów omówiliśmy kilka tygodni temu, ponieważ jest to bardzo Gruba antologia zawierająca 25 opowiadań. Dzisiaj druga część bez większego wstępu 10 opowiadań, czyli łącznie będziemy mieli już 17 zaliczonych. No i prosta matematyka na ostatni podcast, który za jakiś czas poleci zostanie nam 8 tekstów plus już takie ostateczne, ostateczne podsumowanie całej antologii. Dzisiaj 10 opowiadań, a to będzie 7 autorów i autorek. Ok, i zaczynamy. Od tekstów. Eee, na sam początek Krzysztof Maciejewski i jego trzy opowiadania. Eee, Lecząc Księżyc, Strzępy Skóry i Szorcik Dziewczyna ze Szczelin. Lecząc Księżyc, eee, opowiadanie napisane w narracji pierwszoosobowej, to będzie dzisiaj myśl przewodnia tego podcastu, bo <noise> większość tych opowiadań jest w narracji pierwszoosobowej. Czasami będę miał do tego trochę zastrzeżeń. I to jest opowiadanie, gdzie my słuchamy takiej spowiedzi, w pewnym sensie, pedofila. Główny bohater, ten, który zwraca się do nas, i to zwraca się bezpośrednio do czytelników, szybko przyznaje, że jest pedofilem. Wcześniej był bohaterem, był strażakiem, ale podczas jednej z akcji, no, ratując dziecko z płonącego budynku, doznał jakiegoś obrażenia głowy. I, i tutaj właśnie i czy to to obrażenie głowy spowodowało, że coś się z nim stało, czy opętanie, bo sugeruje nam się dość wyraźnie i wydaje mi się, że jednoznacznie, że tutaj chyba nie ma dylematu, że on został opętany. I mm, mamy taką grę z czytelnikiem w pewnym sensie. Ten narrator sam przyznał się do tego. Nie przyznał się policji, tylko gdzieś tam na, w mediach społecznościowych ujawnił, że e, no jest kim jest i teraz czeka na samosąd sąsiadów, mieszkańców. On To są takie jego ostatnie słowa, które kieruje do nas, że to my idziemy go zlinczować i jaką decyzję my podejmiemy. A, i Chcesz zacząć? Mogę. Wiesz to zaczynamy tą pierwszą dziesiątkę opowiadaniem, które bardzo mi się nie podobało. I chyba najgorsze jest to opowiadanie z tej dziesiątki. Nie podobało mi się w zasadzie pod każdym jednym względem. Ja z Krzysztofem Maciejewskim nie pierwszy raz się spotykam, bo ja czytałem i jego zbiór opowiadań, który był wydany kiedyś, już jakiś czas temu w ramach tej serii City i czytałem też jego opowiadanie, które z Zresztą notabene jest tutaj powtórzone z goryfikacji drugich i no ja mam z nim tak różnie. Niektóre te opowiadania jego mi się podobają, niektóre totalnie mi się nie podobają no i niestety ten tekst jest w tej drugiej grupie ja mam z nim problemów co nie miara po pierwsze uważam, że tutaj pomimo, że ta narracja pierwszoosobowa jest uzasadniona tą grą z czytelnikiem to yy, gryzło mi się to po drugie yy, no, sam autor, przepraszam tu będą wulgaryzmy, yy, sugeruje we wstępie że to jest tekst, który miał powstać w ramach jakiejś takiej serii wkurwienie yy, i że to ma być taki wyraz Wkurzonego autora. I no, ja rozumiem, że te, te, to jest tego rodzaju temat, który może irytować, może wkurzać, może drażnić, ale uważam, że Maciejski zrobił to tutaj fatalnie, bo mamy do czynienia z tematem no, trudnym, no, temat pedofili, szczególnie w polskich warunkach, gdzie od kilku lat mamy przecież jakby bardzo głośny temat pedofili w Kościele, w szczególności. Jest tematem moim zdaniem tyle drażliwym, co delikatnym. A tutaj Maciejski nie dość, że wali po prostu y, z subtelnością młota pneumatycznego y, swoje jakieś tam y, no, zdanie w tym temacie. To jeszcze robi coś, co jest moim zdaniem absolutnie karygodne w tym temacie: a mianowicie y, sugeruje nam, że to nie jest tak naprawdę winny y, ten pedofil, tylko to jest jakieś opętanie, bo właśnie mamy do czynienia z nieskazitelnie czystym, krystalicznie czystym człowiekiem, który na skutek jakiejś tam okoliczności stał się tym, kim jest. I do tego jeszcze nakłada na to ten wątek samosądu, który, no umówmy się, też jest bardzo mocno dyskusyjny. No ja rozumiem, że to jest horrorowy motyw, stary jak świat, bo to jest pewnie jedna z takich rzeczy, które mamy gdzieś tam wryte w tkankę horrorową, czyli taki ten przysłowiowy tłum z widłami i pochodniami idący do Mrocznego Zamczyska, ale tutaj to też nie działa, bo, bo po prostu no, wiemy, że to tak wcale nie funkcjonuje w prawdziwym świecie i, i no, pomimo tego, że może nawet wkurzony autor tak sądzi, no, no nie działa to na zasadzie prostego samosądu, tak jak to, nie wiem, w średniowieczu może bywało. E, także, no, no nie, no dla mnie ten tekst to jest porażka na całej linii, a już wisienką na torcie niech będzie to, że ja nie mam pojęcia, co on robi w tym zbiorze zatytułowaną w cieniu Bangor e, i, i z, tutaj no, będący hołdem Stevenowi Kingowi, także... Porażka po całości według mnie. No ale niestety tego, co ten tekst tutaj robi, będzie tutaj więcej. Ja, ja nie sądzę, żebym się w trakcie do tego odnosił. Pewnie na koniec zbiorczo o tym powiem więcej. Natomiast no, tutaj w sumie miałem na samym początku zaznaczyć, że w dzisiejszym zestawie nie będzie już niestety tak różowo, jak w poprzednim, bo ja uważam, że w poprzednim chwaliliśmy bardzo mocno no ten, tak, ten, ten tak. zbiór. Mhm. E, no, w, w dzisiejszym zestawie no ja nie będę aż tak mocno chwalił. Naprawdę chyba jeden albo dwa teksty. E, mi się tak naprawdę podobały. Tak naprawdę z tego e, zbioru przy czym do jednego z, których mi się, z tekstów, które mi się bardzo podobały, będę miał bardzo poważne zastrzeżenia, więc to też tak dyskusyjne. Natomiast lecząc Księżyc Maciejewskiego, ja tu mam kilka problemów. Po pierwsze, wiem, że mówiłem o tym, że fajnie, że tam autorzy dają jakieś notki, że coś piszą o tych opowiadaniach i to mi się też tutaj podoba, ale Maciejski Postanowił, nie wiem czy, czy, czy jakoś myślał, że my, go, my, go, my jego zlinczujemy jako autora, tak jakby się usprawiedliwić na samym początku, że no możliwe, że już nigdy nie sięgniecie po żadne moje opowiadanie kolejne, bo tutaj was czymś szokuje i, i, i tak bardzo. Ustawia e, tą linię startu mocno na początek. Mówi o tym, że bardzo nie lubi, że horory są bardzo często traktowane jako takie, taka prostaska rozrywka. Przecież horory mogą poruszać również bardzo poważne tematy. No i ja się z tym wszystkim zgadzam, nie? No, oczywiście, się zgadzam, ale przy takim wstępie czekam na właśnie taki temat, nie? No i na, ta, i, i, i na takie opowiadanie. I tutaj ten sam początek, gdy narrator nam kończy. Akapit mówiąc o tym, że jest pedofilem, no to robi wrażenie. Gdybym, gdybym nie dostał tego wstępu, zrobiłoby pewnie jeszcze większe, jeszcze większe wrażenie. Ale potem, tak jak mówisz, ten motyw opętania, no, dla mnie rozkłada ten tekst. A co mi się nie podoba w tym tekście, to to, że. Yy... Narrator zwraca się do nas i cały czas nam stawia pytania: Co my byśmy zrobili? Co ty, czytelniku, byś zrobił, ponieważ to ty idziesz do mnie z tą pochodnią? Tak, tak, tak się sugeruje, że ja jestem tym złym człowiekiem, który, znaczy złym, wkurzonym człowiekiem, słusznie wkurzonym, który idzie, a on próbuje mi postawić dylemat: Czy, czy, czy ja jednak nie, nie zmienię zdania? No, i wydaje mi się, że jako, że to jest opowiadanie, to tutaj powinien być jednak otwarty finał. To powinno być takie niedopowiedzenie, i ja powinienem sobie sam w głowie odpowiedzieć, biorąc pod uwagę, jaka jest to forma. A tutaj jest finał totalnie zamknięty definitywny, ostateczny i jednoznaczny, i, i ten finał nam mówi, co się z tym pedofilem stało. I, i jak dla mnie, no wiesz, opowiadanie tego typu. Gdzie autor zastosował taki, 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 taki myk, nie? żeby tutaj się pobawić z czytelnikiem? No powinno być do końca tak doprowadzone, tak mi się wydaje. No, zgadzam się. Zgadzam się tutaj w pełni. Dobra, następny tekst, Strzępy skóry, to jest to opowiadanie, o którym powiedziałeś, że ono było już wydane w antologii Goryfikacje, część druga. Ja nie czytałem tej antologii, ty ją czytałeś? Tak, ja ją czytałem i bardzo dobrze ją wspominam cały czas. I tutaj znów można postawić już tak naprawdę pytanie, po co już nawet nie tyle... Po co w antologii kingowej, a po co robić przedruk przy tak wielkim zbiorze, nie? Przecież no nie ma innych opowiadań ten autor, żeby wrzucić, albo w ogóle no, no nie, niech będą dwa, nie? a nie trzy. Ale dobra, no ja nie czytałem, więc to jest dla mnie nowość. I to jest takie spoko opowiadanko właśnie do antologii, wydaje mi się takiej o tematyce gore, ponieważ mamy tutaj głównego bohatera, który, to jest znów pierwsza osoba, w narracja głównego Bohatera, który ma problem ze skórą, znajduje się w jakimś centrum dermatologicznym, gdzie są różni różne osoby z różnymi problemami. To jest całkiem nieźle napisane. Nie wiem widać, że, Jakiś research albo z doświadczenia, albo, albo skądkolwiek jest, jest zrobiony, bo tutaj są, są takie fakty, o których ja niekoniecznie wiedziałem. Natomiast wszystko jest takie dosyć prościutkie, ale to nie jest jeszcze zarzut, nie? bo w pewnym momencie okazuje się, że tam jest jakiś demon, nie pamiętam jak on się nazywa Skórniak, który ich zabija, tych, tych tutaj pacjentów tego ośrodka. No i on ich zabija, a no i, i zabija brutalnie. I no i tak jak mówię, to jest spoko opowiadanko. Proste, krótkie. Taki właśnie hororek, e, który. Pewnie dawałby jakieś, da, daje jakieś tam określone, wzbudza reakcję czytelnika. Ja miałem tutaj, jeśli problem, to z pierwszą osobą, powiem Ci. Akurat w tym opowiadaniu, bo uważam, że pierwsza osoba, użycie narracji pierwszoosobowej, ja wiem, no to to nie trzeba uzasadniać, ale jednak ja uważam, że jeśli już używamy narracji pierwszoosobową, to w kilku określonych celach. Albo jeśli chcemy coś ukryć przed czytelnikiem i przekazać mu tylko tę wiedzę, którą zna bohater albo żeby wejść bardziej do głowy bohatera i nadać mu głębi, nadać mu jakiejś wyrazistości, pokazać jego myśli, jego przemyślenia, jego. jego no, no, dać mu trochę więcej niż dać nam trochę więcej niż papierowego bohatera. A tutaj wiesz, no, mówią kolesiowie o jakimś demonie. On to łyka od razu, nie? W trzeciej osobowej spoko, bym, bym to zaakceptował, prosty hororek. Ale tutaj, no, chociaż jakieś przemyślenia na ten temat, ale trochę mnie zbiła yy, ta scena, taka najbardziej brutalna, gdzie on wchodzi do pomieszczenia, gdzie jeden z jego kolegów, yy, najprawdopodobniej kierowany przez demona, yy, zjada swoje wnętrzności i on yy, ma wielką ranę w brzuchu, tam wypadają mu jego flaki, jego wnętrzności, i on je zjada. I to jest spoko. Scena właśnie w horrorku Gore, ale widząc to z punktu widzenia głównego bohatera, ja kompletnie tego nie czułem, bo. No, wydaje mi się, że moje przemyślenia byłyby troszkę inne w tym momencie. Nie myślałbym, na przykład, jego jelita parowały niczym jakiś dziwny posiłek. Hmm, nie, to, to jest cytat z pamięci, nie? ale coś takiego tutaj pada. To, to jest tak napisane, jak, jak, jakby pisał narrator opowiadanka e, gora właśnie takiego prostego, fajnego. Opowiadanka Kagor, a nie jak człowiek, który widzi właśnie swojego kumpla, który zjada Jelita. I to mi tak troszeczkę tutaj ci powiem w tym opowiadaniu, ta pierwsza osoba przeszkadzała. Ta narracja pierwsza pierwszoosobowa była niepotrzebna, ale ogólnie opowiadanko spoko, nie? Nie mam jakichś jakich większych zastrzeżeń. No i jak zobaczyłem, że to jest powtórka z goryfikacji, to w sumie próbowałem sobie odtworzyć na początku w głowie, czy ten tekst mi się podobał, czy nie. Później sobie przypomniałem w ogóle bardzo szybko, o czym on jest, i pamiętam że go oceniałem pozytywnie i nadal go oceniam pozytywnie dla odmiany. Nawet mi ta pierwsza osoba jakoś bardzo nie przeszkadzała, chociaż zgadzam się z tymi zarzutami, które tutaj poczyniłeś. No, moim zdaniem to jest po prostu dobry tekst, przy czym no właśnie ja mam delikatny problem z tym zrozumieniem, co on tu robi, bo on w goryfikacjach pasował idealnie, no bo on jest napisany mhm. w takim stylu i porusza taki tema, taki, taką tematykę i tak ogrywa też tą tematykę, bo tutaj to to, to nie jest tylko to takie gory, jak właśnie tutaj, na przykład, za, zasygnalizowałeś, ale wiesz, te wszystkie opisy, takie bardzo mocno naturalistyczne, tych wszystkich chorób no, skórnych no. i tak dalej, to, to robi określone wrażenie, tylko po prostu no, no, nie, nie, nie kojarzy się mi to z Kingiem. No, King nie jest pisarzem, który operowałby nazbyt często e, gor, i, i, no, i no i tyle. No, to jest w porządku tekst. Jeżeli go nie czytaliście, właśnie, bo nie sięgnęliście nigdy po goryfikację, e, to dla mnie, Ok, że, że się tutaj w, w takiej wersji książkowej z nim zapoznacie. Tyle. Dobrze, mniej więcej się zgadzam. Natomiast ostatni tekst Krzysztofa Maciejewskiego, Dziewczyna ze Szczelin, narracja pierwszoosobowa. Krótki szorcik. Poznajemy bohatera, który wychodzi sobie gdzieś tam na spacer, opowiada nam, że sobie idzie do dziewczyny. I, no I to jest taka, taka krótka scenka. On spotyka jakąś dziewczynkę, która zaczyna mu opowiadać, że spotkała pewną dziewczynę ze szczelin, że bawiła się z nią w chowanego. I, i, I tak naprawdę ma nas to tylko zaskoczyć, bo, bo to jest na kilka stron opowiadanie. My śledzimy tę rozmowę, on jej sugeruje, żeby na następny dzień znów poszła się z nią bawić chowanego, że, że teraz na pewno wygra, no dobra, no to teraz pójdę. I wtedy dostajemy taki, takie zaskakujące zakończenie, kim jest ta dziewczyna ze szczelin, kim jest on. I kurde, ja ci powiem, że mi, ja, ja ogólnie lubię szorciki, ale nie podobało mi się to zakończenie. Takie, taka jakaś dziwna legenda, która tak nagle, wiesz, idzie facet sobie tutaj, ja rozumiem, że chciał tym zaskoczyć. Nie, 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 nie wiem jak to uzasadnić bez zdradzania, jak to się kończy, a, a nie bardzo bym chciał. A tutaj tak nagle, no ale przecież wiadomo, że ta dziewczyna to jest to i robi to, a ja jestem ten i robię to. Bach, goniec, bądź zaskoczony. Czytelniku, no, no kurczę, tak tak średnio mi to podeszło. No, ja mam podobne problemy. No, to nie jest zły tekst. Jest, jest okej. Okay. No, tu można powiedzieć, że on się wpisuje w ta, to zastosowanie narracji pierwszoosobowej, czy jedno z tych zastosowań, o którym powiedziałeś, no bo tutaj jakby to, że dostajemy to wszystko z perspektywy pierwszej osoby, no to ma jakieś tam uzasadnienie w finale właśnie w ramach aha, aha. tego tego, no, oszukuje tego twistu. nas trochę i to tak sensownie, nie? Tak, tak, Mówi, tak. że idzie do dziewczyny, no idzie do dziewczyny, nie? Tylko dowiadujemy się na końcu co do jakiej. Tak, tak. Także pod tym kątem to tutaj akurat jest w porządku yy, i, i to działa. No, mnie do końca nie przekonało, ale no, to, to jest taki no, szorcik, taki przyrywnik pomiędzy opowiadaniami. No, dla mnie w porządku, chociaż jakieś wielkich emocji we mnie to nie wzbudziło i to będzie pewnie jedno z takich opowiadań, które wiesz, no, przeczytałem i zapomnę za czas jakiś bardzo szybko I, i tak podsumowując te trzy teksty Maciejskiego no to w zasadzie to miałem tak samo jak miałem w przypadku albumu, że mówię no teksty różne jakościowo, od bardzo złych do całkiem w porządku no nie wiem, jakoś nie przekonały mnie na pewno, żeby sięgnąć po jego twórczość jakoś bardziej i, i nie wiem, coś poszperać jeszcze, popatrzeć co on tam teraz pisze, no bo to tak jak w sumie powiedziałeś, że odnośnie tego King Zawartości Kinga w e, tych opowiadaniach, to byś się chciał wypowiedzieć na koniec, to ja może też już się wstrzymam i pogadamy na, krótko o tym na sam koniec podcastu. No, chociaż ja paradoksalnie chyba wolałbym przeczytać właśnie teraz coś, e, znaczy w ogóle wolałbym przeczytać coś jego po prostu niż tę antologię, bo naprawdę nie kupuje obecności takiej w tym zbiorze. No ale dobra, to podejdziemy do tego na końcu. E, kolejna autorka, Flora Woźnica. Jedno opowiadanie, widzieć więcej. Narracja pierwszoosobowa, która ma sens, i to opowiadanie do. Końcówki mi się nawet podobało. Chociaż sama narracja jest taka, taka dziwna. Znaczy, na tej zasadzie, że Jasnowic, ta osoba, która gdzieś tam coś potrafi przewidywać, no Jasnowic, opowiada nam całkiem sporą historię swojego życia na, na taki szybki, w taki szybki sposób. Zrobiłem to, poszedłem tu i tutaj tutaj to mi się przewid... to, to zobaczyłem i próbowałem temu zapobiec, ale to coś się stało, ale poszedłem dalej. W taki sposób pisane, ale okej, okay, nie? To, jest, to, 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 staw, to, to ma fajne tutaj, fa, fajnie zarysowane jest coś jak na przykład w Martwej Strefie. Czyli na przykład reakcje ludzi na niego, że wiesz, bardzo krótka droga od bohatera do dziwaka, który coś tam zrobił i, i nie bardzo to jest postrzegane pozytywnie. I tutaj jeszcze cały czas jest podkreślane to, że ten jego dar jest taki, że no jeśli... Nie przekona kogoś, jeśli nie powstrzyma tego, no to będzie tragedia jakaś się wydarzy i on jest obwiniany. Jeśli powstrzyma, no to to się nie wydarzy i, i nikt mu nie wierzy, że to się zadziało. I tak śledzimy jego życie, a od początku dowiadujemy się, że on wie, kiedy nastąpi koniec świata i że nastąpi on za chwilę. No i tak jak mówię, ten cały początek mi się podobał, ale końcówka, gdy dostajemy najpierw wyjaśnienie. Czym będzie ten koniec świata? Czym są te istoty, które tutaj widzimy? I takie e, mocne pociśnięcie motywem ekologicznym. Jeszcze okej, okay. już tak trochę, trochę tak, a, ale, ale okej, okay, dobra, kupuję tak, te, taki finał. Ale gdy te istoty stawiają naszemu głównemu bohaterowi, dają mu alternatywę pewną, że wcześniej, wcześniej wiesz, wcześniej wyłożyły, że muszą to zrobić muszą tutaj wymazać ludzkość z planety, bo inaczej wszystko zginie a potem mówią, ej, nie wiesz co, jest w sumie jedna możliwość, żebyśmy tego nie zrobili musisz zrobić to, 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 to i to, i wtedy my tego nie zrobimy. I to, 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 to i to, to jest takie. Tak głupiutkie Jezu, no co to ma wspólnego, wiesz, z, z zagrożeniem ekologicznym na skalę światową, z istotami e, z, gdzieś, kurde, z innego wymiaru, nie wiadomo skąd, a one mu mówią: Zrób to, 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 takie naprawdę proste, przyziemne rzeczy. I wtedy my już rezygnujemy, planeta przetrwa, nie? Już wtedy ekologia nie ma znaczenia i, i, i to, to, to nie są proste rzeczy, nie? To są trudne rzeczy do zrobienia i w tym momencie myślałem, że może będzie jakiś dylemat, że właśnie będzie pociągnięte to, e, co zostało zarysowane na początku, że on to zrobi, koniec świata nie nastąpi, no i w tym momencie zmierzy się z konsekwencjami bardzo poważnymi tego, co zrobił, e, ale tego nie ma. On robi to i potem sobie leży na trawce. I, i, i nieważne, że, że w zasadzie powinien cierpieć takie katusze, że się w pale nie mieści, on sobie tam leży. No i to się kończy. Kończy się jakimś tam tupnięciem, jakimś boom, ale e, totalnie mi ten finał rozbił to opowiadanie. No to wiesz, To? Powiem Ci tak, że ja mam chyba lepszą opinię całościową o tym tekście. Bo no to dobrze, to dobrze. I, I pod kątem tego finału i całego prowadzenia, ja to kupuję. Co prawda, ja jestem dosyć łatwy, jeżeli. Chodzi o taki motyw na zasadzie careful what you wish, że wiesz, że mamy takie igranie z bohaterem, który czegoś, czegoś sobie wiesz, wymarzył, coś sobie zażyczył, i jakaś tam siła, no w tym przypadku właśnie no jakieś dziwaczne istoty, coś mu decydują się dać w zamian, i widzimy właśnie konsekwencje tego. No, jak się to wszystko potoczyło? Ja się zgadzam, że to, 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 to jest to, co tutaj jest tą alternatywą, że albo zniszczymy świat, albo i to, co tutaj dostajemy, to jest głupiutkie, ale to też mi się wpisuje w jakiś taki, wiesz, trop y, y, poświęcenia bohatera ku większemu dobru, no bo, no to wiesz, to jest dylemat stary w, i w filozofii, i w y, popkulturze stary jak świat pewnie, czyli, wiesz, ile można poświęcić dla, dla większego dobra I, i to mówię, to jest głupiutkie, ale dla mnie to jest ok no i mówię, ja mam słabość po prostu do tego rodzaju rozwiązań, to nie jest może jakieś specjalnie, specjalnie oryginalne, tak żeby, wiesz, mnie to jakoś bardzo mocno potrząsnęło czy zaskoczyło, ale w porządku wydaje mi się, to było poprowadzone i no dla mnie bardzo w porządku tekst całościowo. No ale to jakie poświęcenie dla większego dobra. No? Istoty wykładają, że planeta zginie. Jeśli ludzkość będzie na niej dalej żyła, no to planeta nie przetrwa, więc trzeba tę ludzkość wymazać, żeby planeta przetrwała. No chyba, że i tutaj załóżmy, wymyślam teraz totalnie, chyba, że obetniesz sobie nogi i ręce i nie wiem, i yy, no to wtedy no, no, poświęcenie. Poświęcenie, poświęcenie jednostki w imię większego I wtedy już nagle planeta nie zginie? Dobra. No tak, no. No ja wiem, że to no jest sensu. może głupiutki tark, ale no wiesz, tutaj ja nie brałem tego w ogóle w kategoriach racjonalnych, tylko ja to bardziej widziałem jako, wiesz, taką zabawę jakichś tam istot. No przecież umówmy się, że to, to tak naprawdę ja nie, nie odbierałem w ogóle tego jak, jako, wiesz, takie jakieś pójście w ekologię czy coś takiego. No to po co wprowadzać? To, w coś ekologię takiego, prowadzać? to no, po co no, to, to, to? po prostu można było, no, zniszczymy świat. No, ale to dobra, no dobra, mo, może ja się czepiam. No, jeżeli tobie się podobało, bardziej to, to w sumie fajnie. No, dobra. tyle, tyle. I po czterech opowiadaniach, które no, troszeczkę tutaj skrytykowałem, przechodzimy do tekstu, który naprawdę mi się podobał. Autor Kornel Mikołajczyk, opowiadanie Psy Rafała Kuzio. Przy czym opowiadanie, no to taka nawet w zasadzie mini powieść, ponieważ ten tekst ma około 70 stron. Narracja osobowa, ale nie dlatego mi się podobało. To jest dobrze napisany tekst. O nim w sumie pewnie powiem najmniej. To jest fajny, fabularnie tekst. To jest o, tekst o mm, człowieku, który jest autorem ilustracji. Te ilustrac ilustruje psy, które pojawiają się w tym miasteczku. I, 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 I tak jak w poprzednich mogłem się jakoś zagłębić w fabułę, tak tutaj jest to dosyć ciężkie, chyba że mnie wyręczysz. Jest sporo brutalności, jest sporo fajnych rozwiązań, jest fajnie poprowadzone od początku do końca, jest całkiem nieźle kingowe, i, i, i tutaj też fajnie mamy notkę, czyli coś, co lubię po opowiadaniu, gdzie autor podaje trochę przykładów, co czerpał z czego, i to są takie fajne zaczerpnięcia, takie, które się czuje w tekście. To są takie delikatne połączenia, Ale czuć, że to jest właśnie inspiracja, a nie jakieś tam wyrwanie czegoś. Ale z wszystkim tym się zgadzam. Czytając tę książkę, odczuwałem połączenie, nawiązanie, jakieś inspiracje właśnie tego, tego czy tego utworu. To był tekst, który naprawdę uważam, że obok zychli z poprzedniego naszego zestawu jest tekstem, który po pierwsze jest jednym z najlepszych tekstów, po drugie, jest tekstem naprawdę dobrze wpasowującym się w tę antologię. No to będziemy zgodni, bo dla mnie to jest całościowo naprawdę taka mała perełka w tym zbiorze. Mała, chociaż długa, i to, to był w trakcie lektury taki mój delikatny zarzut. Czy ja się tak trochę biłem z myślami, czy ten tekst nie jest za długi? No bo tak w sumie prześlizgnąłeś się po fabule, ale w którymś momencie ja tak się zacząłem zastanawiać, czy my się troszeczkę nie kręcimy w kółko. No bo mamy cały ten motyw tych psów, to jest jakaś taka watacha, którą widzi tylko nasz protagonista, ale widzimy, że ta watacha faktycznie no, sieje jakieś tam spustoszenie. W tej okolicy. I wiesz, to zaczyna jakoś tam eskalować, ale no. Sprawiało to wrażenie całościowo na mnie, jakbyśmy mimo wszystko trochę brnęli w miejscu, i tak nie do końca wiedziałem, do czego to ma nas doprowadzić, ale post factum stwierdzam, że to jest naprawdę przykład opowiadanie, którego nawet długość jest właśnie uzasadniona dobrym poprowadzeniem fabuły. Bo tutaj autor no, wykorzystał to, że miał sporo miejsca i dostajemy, wiesz, sporo podbudowy takiej psychologicznej pod te postaci, aha, aha. sporo Takich wątków, jakichś tam małych, pobocznych, które teoretycznie może nie wnoszą jakoś za wiele, ale budują fajny klimat. Jak mamy ten wątek tego policjanta, mamy wątek jakiejś tam postaci, pani doktor, czy, czy jakieś tam opiekunki. I naprawdę tutaj, no to działa. Do tego to jest opowiadanie, które i faktycznie fajnie ogrywa kingowe motywy, bo na przykład nie wiem, dlaczego ty akurat. Na to autor nie wskazał, ale ja miałem momentami bardzo silne skojarzenia z dumąki, z ręką mistrza, i to niekoniecznie nawet a przez no to, też. że uh -huh. mieliśmy do czynienia z pisarzem, tylko, tylko tak no, z innych względów. a to już byśmy, byśmy z musieli wejść, tak, przepraszam, z malarzem, byśmy musieli wejść w spoilery, żeby mu zasadnił, ale jakoś tak bardzo mocno mi się kojarzyło, a ja bardzo lubię tę powieść, więc, więc to też dla mnie był plusik. A co więcej, ono działa jako horror, bo ono jest i momentami naprawdę całkiem mocne, makabryczne i, i naprawdę potrafi zrobić wrażenie. I ma fajnie budowaną atmosferę, bo to nie jest też tylko taki prosty horrorek, tylko naprawdę tutaj autor no, napracował się i to czuć, że, że, że z, z dobrą ręką do tematu wykreował fajny klimat w tym opowiadaniu. I co więcej, właśnie ono jest bardzo dobrze spięte, tak. Do ostatniego guzika, gdzie teoretycznie mamy jedno zakończenie, drugie zakończenie i też w trakcie lektury. Ja już się zacząłem zastanawiać, no kurde, po co to jeszcze, nie? Po, po co my jeszcze jakby ciągniemy to dalej, że wiesz, mamy już teoretycznie finał, a widzę, że jeszcze nie wiem, mam z 10 stron, na przykład opowiadania, czy tam 5 stron opowiadania, no i, i co to jeszcze dostaniemy? I za każdym razem, jak ja, mi już przyszło przez myśl, że to już jest w sumie niepotrzebne ciągnięte, to jednak autor mi pokazywał, że on ma. Pomysł na to, jak to dopiąć, wie, gdzie chce nas zaprowadzić, i naprawdę ja uważam, że osiągnął efekt, i to jest naprawdę świetny tekst. Bardzo, bardzo mi się podobał Suma Sumaru. Ja tutaj się podpisuję pod wszystkim. Dokładnie mam takie samo zdanie i, i bardzo się cieszę, że, że, że to się tutaj znalazło, bo, no bo miałem obawy miałem obawy, a gdy się doczłapałem do tego tekstu, a on ma 70 stron, czyli całkiem niezła, niezły procent m, tej objętości tej całej antologii, no to mówię. Jest fajnie w końcu. W końcu coś, co naprawdę mogę z czystym sercem polecić. I co naprawdę mi się podobało, i co jest naprawdę dobrym opowiadaniem. E, dobra. Kolejna autorka, też jeden tekst. Y, Agnieszka Osikowicz chwaja. I ona napisała opowiadanie i opublikowała tutaj Cmentarz na Wyspie. I tutaj będziemy chyba mieć troszeczkę odmienne zdanie z tego, co tam sobie rozmawialiśmy w trakcie lektury. Co prawda, to jest opowiadanie nadal totalnie niekingowe, ale uważam, że jest to tekst fajny, jest to tekst dobry. Poznajemy grupę bohaterów, dziewczynę, chłopaka, ich przyjaciół, m, którzy zajmują się fotografią. Znaczy, fotogra chłopak fotografuje cmentarze. Oni spotykają pewną kobietę, która. I mówi, że gdzieś tam na wyspie znajduje się stary, bardzo fajny cmentarz. Mogą sobie tam podpłynąć i porobić fajne zdjęcia. No i gdy oni trafiają na tę wyspę, tę wyspę. Bardzo szybko się okazuje, że nie bardzo jest jak z niej wyjść. i łódka znika, nie ma jak w ogóle się wydostać z tej wyspy. Spotykają tam innych ludzi, którzy kilka dni wcześniej również przez tę samą kobietę zostali tam wysłani, Przeszli trochę, znaczy znaleźli się na tej wyspie inną drogą, która również zniknęła, no i oni próbują przez jakiś czas wyjść z tej wyspy, a potem poznajemy trochę szybko. To, to był taki element, który trochę mnie wybił. Eee, trochę szybko poznajemy Także szybko, no, no w końcówce opowiadania, ale w tym sensie, że to jest tak nam dosyć szybko wyłożone, ale to nie jest, to nie jest minus, ja tego nie krytykuję. E, poznajemy, dowiadujemy się, cóż to jest za wyspa, co to za kobieta, dlaczego ona ich tutaj wysłała, co oni teraz będą robić, a, ja, jaka ma być ich przyszłość. E, no, i dla mnie to było ok, To było opowiadanie pisane znów w pierwszej osobie. Wiem, że tobie to trochę nie pasowało. Ja nie miałem problemu. Tutaj akurat e, narratorką jest dziewczyna tego chłopaka, który robi zdjęcia cmentarzy. E, dla mnie całkiem, całkiem spoko tekst, całkiem fajnie się, się to czytało, całkiem dobrze się bawiłem. No to z, zaczynając od krytyki, żeby przejść do tych pozytywniejszych rzeczy. Faktycznie ja tutaj miałem problem lekki z narracją pierwszoosobową. Ja wiem, że tutaj teoretycznie jest to uzasadnione, ale jakoś mnie to wybijało, szczególnie na początku. Dosłownie miałem tak, że pierwsze tam dwie, trzy strony to czytałem chyba trzykrotnie, bo jakoś tak się nie mogłem wbić w to, że to jest narracja pierwszoosobowa, że no po prostu nie byłem w stanie je przebrnąć dalej. Ale jak już się zatopiłem w całą lekturę, no to uważam, że to jest dobre opowiadanie. Ono jest klimatyczne, fajnie poprowadzone, z pomysłem, może znowu nie jakimś bardzo oryginalnym, ale dobrze wyegzekwowanym i też z dobrą płętą Podobało mi się to w sumie, co dostaliśmy na sam koniec. Także no, ja suma summarum też całkiem pozytywnie oceniam ten tekst. No wiesz, ja tak, czy w ogóle wracamy trochę do tej narracji pierwszoosobowej, ale jeżeli ktoś słucha naszych podcastów, to wie, że my no niespecjalnie w ogóle lubimy narrację pierwszoosobową, więc no to po prostu to jest pewnie coś takiego, co nam się mocniej rzuca w oczy, nie? Ale, ale mówię, jak się ten aspekt pominie, to wydaje mi się, że fabularnie i tak warsztatowo poza tym, to, to naprawdę kolejne całkiem dobre opowiadanie w tym zbiorze. Ja z samą narracją pierwszoosobową może nie mam jakiegoś większego problemu. Ja, ja nie lubię narracji pierwszoosobowej w czasie teraźniejszym. Tego nie znoszę. E, tutaj, tu, tu, tutaj nie było takich przykładów, ale zazwyczaj, zazwyczaj wiesz, zastanawiam się, dlaczego wybrano... Ja wiem, że, że to bez sensu, bo równie dobrze ktoś by mi mógł powiedzieć, a dlaczego trzecia nie? No ale nie wiem, wydaje mi się zawsze, że ten wybór narracji pierwszoosobowej to jest coś, co powinno być uzasadnione w tekście. Jakoś tak mam. No może to mój błąd, nie? No ale tutaj mówię, tu nie miałem problemu, ale rozumiem, że, że Czasami można, można, szczególnie, że tak jak mówisz, na początku nie mogłeś się wbić, to ja tak też często mam. E, akurat nie w tym przypadku może, ale, ale często tak mam. Dobra. E, Przemysław Karbowski. Dwa teksty jego. Dzień z, życia ziemie... Dzień z życia rzemieślnika i Śmierć Wilkołaka. Dwa całkowicie różne teksty. Jakbym nie wiedział, to pewnie bym powiedział, że to jest dwóch zupełnie innych aktorów, a autorów, co jest pewnie dużym plusem dla, e, dla pisarza pierwszy dzień z życia rzemieślnika jest e, taką prościutką, krótką historyjką napisaną w pierwszej osobie. Głównym bohaterem jest pisarz, który dorabia sobie, tworząc e, na masową skalę e, takie listy od czytelników, artykuliki do tanich, kolorowych magazynów. I, i po prostu e, napisał tego setki czy, czy tysiące i w taki sposób sobie zarabia. I my śledzimy jakieś jego myśli, on sobie tam e, Myśli o swojej dziewczynie, z którą się rozstał, o, o, o jej oskarżeniach, o różnych takich prywatnych problemach, i też myśli właśnie o tym, e, że, że stracił pracę właśnie, bo to w tym opowiadaniu stracił pracę, nie dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. Mhm. E, I i no, że musi się wziąć zapisanie tych głupotek. I w pewnym momencie dostajemy taki zwrot akcji, gdy on jest przesłuchiwany przez policję, co, co wcześniej jest podbudowywane tym, że jego dziewczyna złożyła na niego doniesienia, ale tutaj okazuje się, że policja ma względem niego zupełnie inne plany związane właśnie z jego pracą, e, tą pracą przy tym pisaniu tych, tych takich tandetnych wypocin liścików od czytelników. E, w, w sensie nie odpowiedzi na listy, tylko on wymyśla te wszystkie listy, te wszystkie problemy, które mają różni ludzie Podpisuje się tam, nie wiem, Beata lat 30 i tak dalej, nie? E, no i dostajemy zakończenie, gdzie, gdzie po prostu e, nasz główny bohater podejmuje pewną decyzję. E, krótkie, prościutkie, ale ja chyba nie mam jakichś jakich ogromnych zastrzeżeń. Ja w ogóle nie mam zastrzeżeń do tego opowiadania, chyba. E, aczkolwiek życia mojego ono nie zmieniło, nie? Wiesz to, no i ja mam raczej chłodne odczucie, ale to dlatego, że mi się nie podobało. To jak ten tekst jest napisany, je, być może. Niesłusznie to krytykuję, bo być może to był taki zamysł autora, ale ja jakoś się czułem niekomfortowo w trakcie lektury, bo miałem wrażenie, że tutaj wszystkie postaci się zachowują trochę jak właśnie w tego rodzaju programach jakichś wiesz, takich tam udających prawdziwe życie, gdzie te postaci ze sobą nie rozmawiają, tylko na siebie krzyczą. Każdy jest wkurzony, każdy jest roszczeniowy, każdy ma problemy z tyłka wyciągnięte, do tego mamy narrację osobową i trochę casualowego seksizmu. Jakoś no, nieprzyjemnie mi się to czytało, a ten, ten finał no taki no okej, no... Okay, no. Może być, no nie, nie jest to jakieś złe opowiadanie, ale no, no mówię, jakoś źle mi się czytało, ale to mówię, być może to było ce był celowy zabieg autora, żeby trochę właśnie tak emulować, wiesz, ten styl tych wszystkich programów, bo, bo naprawdę bardzo mocno miałem mhm. wrażenie, jakbym coś takiego oglądał po prostu, nie? Bo tam mamy coś takiego, że, że ludzie, no kto, kto rozmawia w ten sposób w prawdziwym życiu, jak w tych wszystkich programach i tutaj tak to trochę wyglądało, nie? No to na pewno był zabieg celowy autora, zresztą po kolejnym opowiadaniu widać, że on tam się troszeczkę bawi tą narracją i, i umie tam gdzieś jakoś e, zadziałać tak, żeby, e, żeby to tak działało, no ale to niekoniecznie musi ci się podobać. No, no <laughs> ale, to, to raz tym bardziej, mówię, no ja nie wiem też do końca jakie, jaki był cel, nie? no bo tutaj w sumie, yy, no, no, no nie wiem, no, nie do końca rozumiem, jeżeli to by było faktycznie zrobione tak celowo, no to, nie, to wywołał we mnie jakąś niechęć i nieprzyjemne uczucia w trakcie. Trakcie lektury, a w sumie fabuła, czy, te, czy ten główny twist, jakby nijak z tego nie wynika, więc tak nie do końca to rozumiem. No ale mówię, okej, okay, to, to nie jest zły tekst, po prostu jakoś do mnie nie trafił. Dwa razy pojawia się nazwisko Kinga w tekście. Co prawda, no jest to takie. No już, już takie naprawdę takie nawiązanie, no, no nie, 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 nie tak piękne jak to zrobił chociażby Kornel Mikołajczyk, a, ale ja ci powiem, że ja i tak mówię: O kurde, no fajnie, że chociaż chociaż nie wiem, no chociaż w takim jednym, durnym zdaniu pojawia się to nazwisko Kinga, bo przynajmniej widzę, że nawet jeśli opowiadanie nie powstało do antologii, to, to nie wiem, to może miało jakąś króciutką redakcję przed wysłaniem jej do tej antologii, żeby chociaż gdzieś to nazwisko Kinga padło. No, ale to tylko to taki tylko drobiazg, eee, to, to, no, taka pierdoła. Natomiast. Już mogę przejść do następnego tekstu. Tak, tak, wal. Śmierć Wilkołaka. Tu będziesz mi musiał dużo pomóc kolego, bo ja. <grym> Śmierć Wilkołaka, następne opowiadanie. Jeśli cały czas zwracamy uwagę na formę, no to tutaj mamy naprzemiennie. Raz pierwsza osobowa narracja, raz trzecia osobowa. Do tego większość tekstu dzieje się, akcja większości tekstu dzieje się w okresie tuż po I wojnie światowej, ale część trochę wcześniej, w, gdzieś tam dzieciństwie bohatera i przechodzimy przez dzieciństwo i przez późniejsze okresy i autor właśnie te, te, te fragmenty, które są pisane o tym danym bohaterze, są w narracji pierwszoosobowej i autor utrzymuje też styl, taki dopasowany do epoki. Także w pierwszej chwili nas to mocno odrzuciło, ale później później w moim przypadku nie, tylko że ja mam z tym opowiadaniem problem, bo tak jak tak jak, już je kończyłem, to mi się nawet nawet, nawet tak sobie pomyślałem, kurde, w sumie nie, tak, nie takie złe, ale w trakcie to u mnie się przelała naprawdę czara akceptacji tych tekstów w tym zbiorze, bo to jest chyba, no to jest ostatnie opowiadanie, jakie wrzuciłbym do tego zbioru. I, I ja tak czytałem, czytałem, i nie wiedziałem. Naprawdę miałem problem z tym, żeby zrozumieć, co, po pierwsze, co to opowiadanie tu robi, po drugie, do czego my zmierzamy, o czym to do cholery jest, ale żeby nie było, że krytykuję. Wydaje mi się, że to jest całkiem nieźle e, napisane, warszt napisane warsztatowo tekst, że to był, że. że autor zrobił sobie, w moim przypadku, yy, niedobrze umieszczając ten tekst w tym, op tym zbiorze opowiadań, bo on tak tutaj nie pasuje, to jest po prostu jak pięść do nosa I, i ja byłem wkurzony czytając ten tekst, wkurzony przez cały ten tekst, jednocześnie zdając sobie sprawę, że to może być niezłe opowiadanie, ale to jest ostatni tekst, jaki bym wziął do tej antologii i, i ja się strasznie męczyłem i nawet już w pewnym momencie byłem na takim etapie, że chciałem odpuścić po prostu, mówię, bez sensu, bez sensu, że ja to czytał, ty przeczytasz, ty Powiesz swoje kilka zdań, a ja sobie daruję ten tekst. Nie wiem, jakie są Twoje odczucia? Jest to bardzo mieszane i widzę, tak mieliśmy Kinga zostawić na koniec, to może od tego zacznę, jak jednak to wyciągnąłeś. Też nie rozumiem kompletnie, co ten tekst robi w tym zbiorze, bo no, on nijak nie pasuje, ale no, widać, że tutaj autor miał konkretny pomysł. I to, to, że ja mam mieszane uczucia, to wynika z tego, że Fabularnie po lekturze podoba mi się te, to opowiadanie. Podoba mi się ten pomysł w ogóle na to opowiadanie, tak jak autor sobie wykoncypował jakoś takie te dwie linie czasowe, które gdzieś tam się przecinają. To, to wszystko, co tutaj dostajemy, do czego to prowadzi, to jest dla mnie w porządku i to też widać, że, że gdzieś tam autor zrobił określony research, wykonał całkiem niezłą robotę. Ale ja mam problem z formą tego opowiadania, i mam wrażenie, że to jest jeden z takich tekstów, któremu właśnie by się trochę przydało na, popracować nad nim po prostu. Bo wydaje mi się, że gdyby nie próbować się bawić właśnie chociażby to, tą narracją pierwszoosobową, co ma nas doprowadzić do pewnego finałowego twistu, który moim zdaniem działa średnio, tylko, wiesz, zostawić te, tę fabułę tylko inaczej trochę poprowadzoną, nie, nie, nie próbować jakby tak poszatkować tego tekstu w imię tego finałowego zaskoczenia, to wydaje mi się, że on by lepiej działał, bo mnie mocno wybijały te wstawki w tej stylizacji, bo to wiesz, masz archaizmy, masz dużą stylizację, Językową i która jeszcze, mam wrażenie, że w tych fragmentach pierwszoosobowych jest jeszcze jakby bardziej podbita, nawet niż w tym tekście głównym. Chyba, że to jest kwestia po prostu tego, że tam mamy więcej dialogów, a tu mamy po prostu opis, więc te archaizmy trochę no, mocniej są widoczne. Ale no, suma sumarum no, takie. Mam pewne wątpliwości, no, bo mówię, to, to jest, uważam, całkiem niezły tekst i, i suma sumarum no, ja kupuję to, co tutaj dostaliśmy od strony fabularnej, ale no. Widziałbym to inaczej, podane po prostu. No, i, i, i mam problem, jak to ocenić jednoznacznie. Ja powiem Ci, że z formą to akurat nie miałem problemu. Ja miałem właśnie większy problem przez większość tego opowiadania eee, z tym jak dużo rzeczy tutaj jest wrzuconych, takich faktów pobocznych, które wydawały mi się niepotrzebne. Ja rozumiem, że autor ma pewnie dużą wiedzę na, na ten temat, albo zrobił bardzo dobry research i to potrafił jakoś wpleść. Tutaj mamy, mamy postacie historyczne, mamy bardzo dużo faktów historycznych. One są nam wykładane momentami niczym z podręcznika. I, I dla mnie tego było za dużo. I teraz jak, znaczy nawet czytając to tak sobie myślałem, tak jak się wkurzałem, że to jest totalnie niekingowe, co to tutaj robi, to tak sobie pomyślałem, że jak powiem to na głos, to ktoś mi może rzucić Kingiem w tym momencie w twarz, nie? że u Kinga też mamy pełno mm, rzeczy, które powinny wylecieć według, w, w, według bardzo dużej liczby czytelników i krąży wokół tematu, i krąży, zanim dojdzie i 70 stron napisze o rzeczach pobocznych i teoretycznie nieistotnych. Ale ja ci powiem, że mnie to trochę męczyło. No może. Mo nie, nie. Nie wiem, nie umiem. Nie A ci mi wiem. się wydaje, że to jednak może, może być to wrażenie, które ja mam, że wiesz, gdyby to podać inaczej, to by to lepiej działało, bo po prostu tutaj to poszatkowanie trochę wybija czytelnika, bo to nie jest tak, że to są jakieś poboczne wątki, bo to suma summarum się wszystko spina w jedną spójną opowieść, tylko po prostu problemem jest to, że my nie wiem jesteśmy w połowie tekstu i to, to jest dosyć długie opowiadanie. I przecież my dyskutowaliśmy w miarę na bieżąco w trakcie lektury i tu w połowie tekstu nadal nie wiadomo w zasadzie o co chodzi. Dlaczego mamy te różne płaszczyzny czasowe? Kto jest kim? Kto tu o co gra? Do czego to zmierza? I wiesz, wydaje mi się, że to, to mówię, to autor sobie postawił cel, żeby nas zaskoczyć finałowym twistem, i pod to rozpisał całą te, te, tę warstwę formalną. I to, no, moim zdaniem, to nie była dobra decyzja. Nie? Gdyby to było podane w innej formie, nawet zostawiając jeden do jednego w fabułę, to myślę, że to by lepiej grało, bo byśmy mieli, wiesz. Przyczynowo-skutkowość taką pełniejszą, nawet te dwie linie czasowe by mogły być zachowane, tylko po prostu inaczej to trochę rozpisane, i po prostu nie miałbyś takiego wrażenia, że, że kręcisz się w kółko i masz zalew niepotrzebnych faktów, nie? bo po prostu to miałoby szansę lepiej wybrzmieć. No ale to też dywagujemy w tym momencie. Czy ja dywaguję, w sumie. No dobrze, dobrze. Ja naprawdę nie, nie jestem w stanie o tym opowiadaniu jakoś szerzej wejść w dyskusję głębiej. Barbara Mikulska. Barbara Mikulska, jedno opowiadanie, mój tylko mój, w trzeciej osobie napisane, już teraz wszystkie w trzeciej osobie, dwa nam zostały. To jest historia głównej bohaterki Doroty. Która, jak się dowiadujemy, odkryła kiedyś, że jej mąż ją zdradzał. Odbyła z nim rozmowę jadąc samochodem, no i mieli wypadek. I, i, i Dorota wylądowała na wózku inwalidzkim. Teraz mąż się nią opiekuje, jest, mieszka z nią, ale są od siebie totalnie oddaleni, żyją jakby osobno, ale ona czuje potrzebę takiego więzienia. Uwięzienia to może złe słowo, ale czuje potrzebę tego, żeby on był przy niej. I w trakcie opowiadania odkrywamy, czy znaczy, główna bohaterka odkrywa, że no mąż nadal ma coś na sumieniu, ma coś tam za uszami. I, no i szykuje taką tam zemstę na mężu i na jego wszystkich przyjaciołach, tak naprawdę. I w pewnym momencie zaczyna coś nie grać, i dostajemy też pewną retrospekcję, która w ogóle już rzuca nowe światło. I ja nie umiem do końca powiedzieć, czy to jest plus czy minus. To znaczy, to jest pewnie plus, bo to jest jakiś tam twist. Ja tego nie przewidziałem, to mnie zaskoczyło, eee, więc to jest plus nie, dla tekstu, dla takiego opowiadanka, ale jednocześnie ja ci powiem, że byłem trochę wkurzony, bo ja naprawdę mocno kibicowałem tej bohaterce, współczułem jej, jakoś tam z nią sympatyzowałem, a, a dostaliśmy w końcówce totalne odwrócenie sytuacji. Kto jest tym dobrym w związku, kto jest tym złym w związku, przynajmniej. Ja to tak odczytałem, no wydaje mi się, że inaczej tego nie da się odczytać. E, dobrze, jak twoje tutaj. Na znaczy, to, to zaczynając od tego, co powiedziałeś na końcu, to mi się wydaje, że to jest mocno ambiwalentne. Tu po prostu to jest taki tekst, gdzie tak naprawdę ten podział na dobrych i złych jest bardzo mocno zatarty, wydaje mi się, bo tutaj okazuje się, ja że. Mam, mi się wydaje, że to jest oczywiste, że on jej w zasadzie nawet pewnie nigdy nie zdradził to jest kobieta, która ma jakieś problemy dosyć poważne no, i w każdym przypadku nie upatruje wiem. zdrady. Nie wiem, znaczy, no to, to na, na pewno wiesz, on, ta główna bohaterka jest niezrównoważona, natomiast no, ja tak tego jednoznacznie nie odebrałem, że tam wiesz, do niczego nie doszło, tylko tak miałem poczucie, że to jest takie mówię, no, mocno ambiwalentne, natomiast całościowo w ogóle wydaje mi się, że to jest niezły tekst i tak w kontrze do y, Maciejskiego i tego co powiedziałem i co ty też na przykład sygnalizowałeś, że on tam wyciągnął że horror może poruszać poważniejsze tematy, to tutaj y, mam wrażenie, że autorka w sobie wzięła y, na tapet y, kwestię taką, która jest jakimś tam tematem tabu, czyli y, no, pewną moralność osób niepełnosprawnych, jakkolwiek szumnie by to nie zabrzmiało. Y, I to, że y, jakby z, trochę jest tak, że nie wiem z poczucia winy naszego, czy z jakichś uwarunku uwarunkowań kulturowych, no i jakoś podświadomie wszyscy współczujemy osobom niepełnosprawnym, co powoduje, że nie wiem, że je trochę wybielamy od razu w swojej głowie. I, uh -huh. nie, dość, uh -huh. i nie dość, że to jest fajnie poprowadzone i właśnie te, te pewne odwrócenie sytuacji w końcówce, i to, to, z czym tutaj tak naprawdę mamy do czynienia, to fajnie to ogrywa, to ci powiem, że tutaj yy, yy, dla mnie też plusik za tą notkę, o, o, za tę notkę od autorki, bo no, to, co no. ona tutaj napisała, to było super, bo dla mnie to było takie pokazanie, że okej, okay, z jednej strony mniej więcej udało jej się zrealizować w opowiadaniu to, co sama sobie przed sobą postawiła, a dwa, że to jest właśnie taki fajny myk. Ja lubię takie rzeczy, gdzie widzimy, że z jednej mikroscenki powstało opowiadanie, nie? które autorka sobie gdzieś tam rozplanowała. Nie? To jest zupełnie inny przypadek niż na przykład tam mówiliśmy w przypadku Wojciechowskiego na przykład i nie, nie do pałków, gdzie ten tekst był świetny, ale później w tym posłowie okazało się, że w zasadzie to takie z życia wzięte prawie, że jakkolwiek głupio by to nie zabrzmiało w kontekście tamtego opowiadania. A tutaj mamy tylko, wiesz, taki malutki haczyk, małe mrugnięcie motyla z skrzydełkami, jak to się czasem mówi, które spowodowało, że autorka zaczęła nad pewnymi rzeczami myśleć i powstało z tego opowiadanie, no moim zdaniem całkiem niezłe. Dobrze, no to się zgadzamy w zasadzie. I przechodzimy do ostatniego tekstu, który będzie trudny dla mnie, bo tak, autorem jest Piotr Sawicki, a tytuł to jest Karyna. To jest ponad 40-stronicowe opowiadanie, pisane w trzeciej osobie, i powiem Ci, że przez większość tego tekstu ja byłem nim zachwycony. To jest historia człowieka, który kupił sobie samochód, czerwoną Skodę która jest jakimś takim modelem wyjątkowym. To nie, nie Skoda, I... Syrena, Syrena. Syrena, przepraszam, tak. Syrena, przepraszam. Taki ze mnie znawca motoryzacja. W głowie miałem syrenę, w głowie miałem syrenę, źle powiedziałem. Dobra, nieważne. Eee, ważne jest to, że tutaj mamy no bardzo silne takie przetworzenie Christine, ale to nie jest taka kopia jeden do jednego, tylko mocno po pierwsze przetworzone na nasze realia i to dosłownie przetworzone. Także czuć tutaj zarówno epokę, tą, w jakiej powstał samochód, jak i, jak i to, że to się dzieje w naszym kraju. Jest, jest no, dużo bardziej z żartem to napisane, ale nie czułem przez całe opowiadanie, że to jest wiesz, Krystyna przerobiona na Karynę, tylko że to jest tak, taki faktyczny. Właśnie podszedł i sobie podszedł do opowiadania i sobie napisał coś ciekawego, coś fajnego do tego zbioru, swoją taką wizję zabawną, ale ja przejdę jeszcze do minusów za chwilę. Swoją zabawną wizję Christine. i. i, i... Powiem Ci, że przez całe opowiadanie byłem naprawdę zachwycony. Mówię, to jest tekst, chyba najlepszy tekst pod taką antologię. Widać, że, że wiesz, to nie są łopatologiczne nawiązania, takie na zasadzie tam jakiegoś bardzo prostego wciśnięcia nawiązania. E, widać, że to. Powstało z myślą o Kingu, nawet jeśli nie myślą o tej antologii, to powstało konkretnie z myślą o Kingu. Jest brutalne, jest, e, jest fajnie fabularnie rozpisane. Natomiast minusem, i to bardzo dużym minusem dla mnie jest to, że to opowiadanie jest w pewnym momencie bardzo homofobiczne. I, i to jest grząski temat, bo tutaj ktoś zaraz zapewne zarzuci nam, że ojejku, to jest fikcja, ojejku, czepiacie się jak, 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 jak wszyscy, tam wielcy obrońcy, nie? Ale no tu jest pewien motyw w środku, który jest totalnie wciśnięty, jest zbędny, jest fabularnie nawet nieuzasadniony. A jest, jest bardzo homofobiczny i, i tak mocno jedzie po stereotypach, i, i no i wiesz, w dzisiejszych czasach, gdzie dopiero co jeszcze nie, nie umilkły echa tej afery z, z Nową Fantastyką, no to przejdzie bez echa, bo, bo, bo ten horror trafi, do, te, 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 ta antologia trafi pewnie do. Do konkretnej grupy odbiorców. Ale no, ja mam z tym duży problem, bo z jednej strony to jest naprawdę według mnie jedno z najlepszych opowiadań, jeśli chodzi o taką antologię, z drugiej nie jestem w stanie go polecić, pochwalić za, te, za, za, za ten kompletnie niezrozumiały dla mnie kilkustronnicowy, tą kilkustronnicową wstawkę. No tu się będziemy zgadzać. No, moim zdaniem to jest tekst, który trochę z innych względów, ale podobnie jak w przypadku tego drugiego opowiadań, karbowskiego, czyli śmierci Wilkołaka, po prostu wymagałby spojrzenia redaktorskim okiem i powiedzenia autorowi stary to powinno stąd wylecieć, bo jak już jesteśmy przy tych minusach i to najpierw ja się z tym rozprawię, to wiesz to, ja wiem, że to jest śliski temat, ale moim zdaniem, jeżeli już ktoś się bierze za tego rodzaju wątki, właśnie jak nie wiem kwestie homofobii, pedofilii, jak w przypadku Maciejskiego czy, czy jakichś innych tego rodzaju śliskich tematów, to no, musi wiedzieć z jaką materią ma do czynienia czemu to służy i co chce powiedzieć. I niestety, tak jak mieliśmy no, przed chwilą nawet opowiadanie, mój tylko mój, gdzie mamy y, też dosyć kontrowersyjny temat osób niepełnosprawnych, można powiedzieć, czy może nawet nie tyle kontrowersyjny, co budzący, y, czy funkcjonujący w sferze tabu, y, który jest dobrze rozegrany, z wyczuciem i, i ma to sens, tak tutaj podstawowy problem z całym tym segmentem jest to, że właśnie tu nie ma żadnego uzasadnienia. No tak jak mówisz, y, dostajemy w środku tekstu homo homofobiczny, żyk po prostu, bo ja to nazwę wprost, jak, tak jak ja to czuję. Jakieś, nie wiem, wywalenie z, ze strony autora jakichś swoich, nie wiem, uprzedzeń, czy cokolwiek innego, które... Jest napisane źle, nie pasuje fabularnie, nie ma uzasadnienia fabularnego. Tak jak mówisz, no operuje takimi najbardziej chamskimi, prostackimi stereotypami, które są no tak bardzo przejaskrawione, jak tylko mogą być. No, no wiesz, to jest tutaj motyw, który z jakiegoś homoseksualnego porno z Berlina lat 70. można by było wyciągnąć, a nie z prawdziwego życia. I dla mnie to jest problem, bo wiesz, gdyby to było tak, że autor zaserwowałby nam to w tym opowiadaniu, ale jako jakiś tam segment, jakoś to podbudował, do czegoś by to prowadziło, jakieś by to miało konsekwencje, to ja bym to kupił, nie? Bo to można też zrobić ok, no ale niestety nie w taki sposób. Tym bardziej, że no to wybija, bo zresztą tego co powiedziałeś ja się zgadzam, ten tekst poza tym segmentem to jest naprawdę bardzo dobre opowiadanie. Ono jest zadziwiająco brutalne. Bo ja ci powiem, że tam przy scenie całej w garażu to tam parę razy mnie mocno wykręciło i, uh -huh. i to było na zasadzie takiej, że to było podwójnie jakby szokujące, bo raz w ogóle się tego nie spodziewałem, a dwa, że to było naprawdę nieźle poprowadzone i nieźle napisane. I co więcej, to co ty mówisz o tym przetworzeniu, Christine, dla mnie to jest świetnie zrobione. Naprawdę, to jest tak dobrze poprowadzone. No. Cały ten wątek związany z Syreną. No, cała ta podbudowa historyczna, to do czego to prowadzi w finale, dla mnie to jest naprawdę świetnie zrobione. To jest świetnie napisane, świetnie przemyślane. Czuć, że autor miał na to konkretny pomysł. To, to wiesz, to nie jest taki tekst, gdzie czasami tam widać, że był jakiś pomysł, ale autor czy autorka zaczęli pisać, jakoś to będzie, coś z, 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 przestało działać i finał się rozmywa. Nie, tutaj finał jest naprawdę bardzo dobrym zwieńczeniem całości no tylko wywalić ten środkowy segment i, i naprawdę... No właśnie, no to i... wystarczy wyciąć, przecież tu jest dokładnie, można postawić linię, w tym momencie kroimy, w tym momencie kroimy, to wypada, sklejamy i jest spójniejsze opowiadanie niż z tym, nie? Oczywiście, Bo nie, to ale jest to, jest, to, to mówię, no tu zabrakło redakcji to nie? Zabrakło redakcji moim zdaniem. To jest dopisek tak niepotrzebny i, i ja jestem wkurzony, bo to mi popsuło naprawdę jeden z lepszych opowiadań, a chyba, tak jak mówię, najlepsze, jeśli chodzi o tę antologię. No, ale, ale, ale no, 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 to jest coś, co, co, co jest dla mnie karygodne, co tu się nie powinno znaleźć i, i ja nie rozumiem, dlaczego się znalazło. Nie, nie chcę rzucać wiesz, że to są jakieś, nie wiem, uprzedzenia autora, bo nie wiem, no, może, może miał jakieś inne intencje, których ja po prostu nie jestem w stanie zrozumieć. Nie znam tego człowieka, więc nie wiem. Jakie są jego poglądy na ten temat, ale to się nie powinno tutaj znaleźć. I w ogóle po co? No, no kurde, no masz spójne opowiadanie, zaplanowane, przemyślane, od początku do końca prowadzone i walniemy w środek kilka stron, jak samochód sobie rozjeżdża manifestację LGBT, bo tak, bo, bo będzie w A po co? A tak, po prostu. No, 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 no. Nie, nie potrafię tego zrozumieć. No ja też nie, ty bardziej no, wiesz, wiesz, no długie, bo... żyjemy w takiej rzeczywistości, jakiej żyjemy. Ty przywołałeś aferę z nową fantastyką, ale przecież no umówmy się, też skończyła się z naszej perspektywy, no dosłownie wczoraj kampania wyborcza i gdzie, wiesz, no mieliśmy hasła określone, które wywoływały też określone reperkusje, no nie wiem, wydaje mi się, że jednak naprawdę, jeżeli się bierze autor za tego rodzaju tematykę, no to, to musi wiedzieć, że to jest grząska tematy, tematyka, to nie jest tak, że ja uważam, że takich rzeczy nie można pisać, nie można tego rodzaju wątków poruszać, tylko no po prostu trzeba mierzyć siły na zamiary i, i, i wiedzieć, jak to zrobić, jak to zaimplementować, żeby to, to miało ręce i nogi, a nie tylko było no czymś takim kontrowersyjnym. Kontrowersją dla kontrowersji. Mhm. Jeśli chciał wrzucić to dla samej kontrowersji, to niestety w moim przypadku e, nie osiągnął pozytywnego celu, bo, bo trochę, trochę mnie do siebie zniechęcił. Dobrze, podsumowując. Po pierwszym zestawie byliśmy mocno na tak. Tam były zastrzeżenia, ale ogólnie mówiliśmy, że w zasadzie nie ma złych opowiadań. Tam przy niektórych mieliśmy trochę odmienne zdanie i jedne ja krytykowałem, trochę bardziej drugie ty, ale byliśmy dosyć zadowoleni. Teraz mamy kolejną dziesiątkę i powiem ci, że hmm, po pierwsze... No jestem mniej zadowolony, ale nadal są tu teksty dobre, ale tak jak po tych siedmiu pierwszych jakoś jeszcze przymykałem oko na tego, na tego Kinga, dobra, spoko, tak teraz trochę już mam e, dość, a, a szczególnie mnie wkurza... Że mm, są tu teksty, które widać, że albo były pisane do tej antologii, albo się nadają do tej antologii. Albo nie wiem, autor miał w szufladzie i stwierdził, że to się nada, albo je przeredagował pod tę antologię. I jest kilka tekstów, i o dziwo to są właśnie te najlepsze teksty. To się zgrało trochę przypadkiem. Znaczy, może nie, bo był też ten krzyś, e, który był przełożeniem jeden do jednego sceny z Miasteczka Salem, który tekstem najlepszym według mnie nie był a pasuje jak najbardziej do tej antologii, no ale kurczę, mieliśmy Marka Zychle w pierwszym zestawie, mieliśmy teraz Kornela Mikołajczyka, który jak najbardziej się wpasowuje, no mamy tego Piotra Sawickiego, który gdyby nie, nie ten nieszczęsny, homofobiczny fragment, to, to totalnie się tu wpasowuje i to jest już te, te, te trzy, tylko te trzy opowiadania, to jest już pewnie jakieś 150, no, 160 stron. A jeszcze zostało nam 8 tekstów, liczę, że przynajmniej jeden jeszcze się trafi. To już może być około 200 stron. Dla mnie to już są teksty, które mogłyby zamknąć antologię. I dostalibyśmy świetną antologię, na którą nie narzekalibyśmy w ogóle. I mnie to trochę wkurza, bo wiesz. Kurde, ja nie wiem, na jakiej zasadzie te teksty były dobierane. No, Ja rozumiem, że, 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 że nie wiem, ludzie chcieli się tu znaleźć, ale, ale no, no, nie można było postawić jakichś warunków autorowi, weź, napisz jakiś tekst jeden, ale niech on pasuje trochę do, do, do tej antologii, bo jak ja widzę, tak jak wydawnictwo dom horroru, teraz udostępnia takie wrzuca grafiki przedstawiające autorów, i ci autorzy tam kilka zdań piszą. I jak ja widzę, jak na przykład właśnie Krzysztof Maciejewski chyba pisał, że nie plagiatujemy tutaj. Tutaj Kinga, tylko wszyscy się od niego wywodzimy, jesteśmy tak, jakby dziećmi Kinga, no to dla mnie to jest takie, wiesz, takie bla bla bla. Nie? To równie dobrze można by powiedzieć, wszyscy się wywodzimy od Lovecrafta, jesteśmy dziećmi Lovecrafta, i to jest, e, i to jest antologia w cieniu Lovecrafta, nie? I, i, I to mnie wkurza, bo, bo, no, bo kurde, no, ja bym wolał naprawdę, żeby nie walić tymi opowiadaniami po trzy na danego autora, tylko dać jakieś, jakieś wytyczne tym autorom. Wydajemy taką antologię. you <laughs> Znajdźcie jakieś takie opowiadanie, które będzie pasować, albo napiszcie takie opowiadanie, jak macie pomysł. To nie musi być plagiat, to nie muszą być e, jakieś, nie wiem, łopatologiczne, silne nawiązania, ale niech to chociaż trochę pasuje do tej antologii. Zróbmy ją na 400 stron, każdy wrzuci po jednym opowiadaniu, ale będą to dobre teksty, nie? Będzie to faktycznie fajna antologia. Ja wiesz, ja, ja, ja sobie zdaję sprawę, że, 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 że takie rzeczy powstają, będą powstawać, bo tak jak my w poprzednim podcaście zrobiliśmy długi wstęp, to e, potem jeszcze mi się przypomniało, chyba o trzech czy czterech innych tego typu antologiach i że to zawsze pewnie będzie tak robione, ale ja jestem trochę wkurzony, bo, bo to samo środowisko co roku krytykuje Kinga, że został wybrany nie wiem, jego uniesienie czy inne tam pudełko z guzikami Gwendy zostało wybrane w rankingu lubimy czytać jako horror roku, a to przecież nie jest horror, a potem to samo środowisko siada do antologii w cieniu Bangor inspirowanej Stephenem Kingiem i wrzuca coś, co nie jest absolutnie, w ogóle nie ma w związku ze Stephenem Kingiem, a bardzo często są to rzeczy wyciągnięte po prostu z szuflady, o czym oni tu otwarcie mówią. No bo przecież Maciejewski pisze otwarcie. To jest opowiadanie, które kiedyś wydałem w goryfikacji, ale stwierdziłem, że sobie jeszcze je wydam tutaj. No, no Jak jesteśmy przy Maciejewskim, to mnie najbardziej wkurza takie podejście, jak on tutaj zaserwował, czyli to, że on na przykład przy okazji właśnie tego recyklingu, który przecież notabene chwaliliśmy w miarę, pisze, że to jest jego najbardziej kingowe opowiadanie, no proszę cię gdzie, no, gdzie w tym w strzępach skóry jest Stephen King, no, no, nie piszmy proszę cię tego rodzaju e, farmazonów, no już miejmy naprawdę umiar, bo ja nie, nie wiem no, w sumie jakby czego tutaj zabrakło właśnie pod tym kątem, bo przecież e, nawet pod kątem tych notek, to, to jest jakieś takie niespójne, nie? że niektórzy Aha. piszą te notki i właśnie piszą trzy zdania jakichś farmazonów czasami pokroju Maciejskiego. A czasem mamy właśnie fajne te notki, naprawdę, takie, które dają wgląd w jakiś tam proces twórczy, to co Ty chwaliłeś przy okazji e, też Kornela. E, i tego jego psów Rafała Kuzio, które naprawdę ta notka była fajna, to co chwaliliśmy przy Barbarze Mikulskiej, a niektórzy z kolei w ogóle tego nie dają. I teraz no, ja trochę nie wiem jakby co tu się zadziało, nie? Że nie, niektórzy autorzy y, coś napisali i nie, nie, trochę mi tego brakuje takiej wiesz spójności pod tym kątem. Także no no nie wiem, no i patrząc z perspektywy całości, no to ja się tutaj w zasadzie podpisuję. Nie będę się wiele rozwodził, bo to już przy poszczególnych opowiadaniach raczej w sumie chyba wypunktowałem. Ale to jest jakiś określony problem, bo ja ci powiem, że patrząc na te 17 opowiadań, to ja uważam, że jak na antologię, to to jest całkiem niezły poziom. Naprawdę, no, poza naprawdę dwoma tekstami, które mi się bardzo nie podobały w tych 17, to tutaj większość jest albo średnia, albo dobra, albo bardzo dobra, bo kilka naprawdę, i to paradoksalnie tych najdłuższych, tak jak mówisz, bardzo ciągnie to wszystko w górę. No tylko, no. No, niestety, no, tego Kinga tu nie czuć. no I to, jeżeli ktoś sięgnie po antologię właśnie z takim nastawieniem, no to będzie mógł y, czuć się rozczarowany, no i, i, żeby nie powiedzieć, wkurzony, że nie, nie dostał tego, co, co oczekiwał. I trochę może być drugorzędne to, że tu są dobre opowiadania. Nie? No, mhm. Ja mam trochę inne podejście, no bo ja po prostu lubię opowiadania, a to, że tutaj mamy y, w hołdzie Stephenowi Kingowi, no to jest po prostu dla mnie jakiś, wiesz, taki dodatkowy plusik. Y, na, natomiast. No, ewidentnie tego tutaj brakuje. No, ja na razie, wiesz, ja na razie tutaj dałem długi monolog właśnie pod kątem kingowym i to wybrzmiało negatywnie, no bo uważam, że to, to był błąd. Szczególnie właśnie widzę mm -hmm. to, no, ja się no, to na, na przykładzie tych autorów, którzy wrzucili po trzy krótkie opowiadanka. Nie wiem, e, nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale, ale mam wrażenie, że to tak właśnie działa, że znalazł sobie trzy, trzy opowiadanka jakieś gdzieś tam, a masz je wrzuć, nie? E, Uważam, że tutaj powinno być, powinno być po jednym Opowiadaniu danego autora, to by naprawdę odchudziło tę antologię i zrobiłoby jej dobrze, i wtedy faktycznie autor wybrałby może coś dobrego, a ja, ja mam w ogóle bardzo, bardzo takie radykalne, czy nie wiem, czy to jest radykalne, ale takie ostre podejście do antologii, dlatego ja często krytykuję antologię, bo ja uważam, że antologia jest jakąś wizytówką danego pisarza, i, i jeśli dany pisarz mnie nie zachęci w antologii, to tym bardziej nie sięgnę po jego teksty, takie wiesz, Prywatne, to znaczy jego, jego, jego osobne. No, no, jasne, uważam, jasne. że ja, ja nie lubię podejścia takiego na, na wiesz, na, na lajcie do antologii, a wrzucę sobie coś tam. Tak przecież kiedyś krytykowałem bardzo mocno Roberta Cichowlasa. A, a jest masa tekstów Roberta Cichoblasa, które mi się podobają, ale mnie wkurzył antologią, że wrzucił tam opowiadania gdzieś tam wiesz, z okresu jeszcze jak na forum Horror Online je, je, je publikował. Ja nie lubię takiego podejścia, że, że, że wrzucę cokolwiek, bo to tylko antologia. Nie, właśnie antologia jest cholernie ważna moim zdaniem, żeby się przedstawić i pokazać czytelnikowi, ale tak jak mówisz, od strony jakości tekstów ja, ja nadal uważam, że to jest, że to jest niezła rzecz ta, 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 ta antologia. Ja wiem, że tutaj zainteresowani możliwe że już, nie wiem, powrzucali screeny i, i, i nas krytykowali w jakichś tam grupach i już może tego nie słuchają, ale jeśli zainteresowani, czyli tutaj obecni e, piszący nas słuchają, to większość tych tekstów niesie w w miarę podobała. Jest kilka, które podobały mi się bardzo. Nadal mógłbym wybrać nawet te niekingowe, no bo takie niedopałki nie były kingowe, a, a dla mnie były świetnym opowiadaniem, z których skleiłbym i również z tego zestawu bym mógł wybrać kilka niekingowych, które mi się bardzo podobały, z których skleiłoby się całkiem niezłą antologię i uważam, że powinien tu być zrobiony trochę większy przesiew. Nie mówię, żeby wyrzucać dane, dane osoby, ale cholera niech dadzą jedno, a nie trzy. To nie będzie 600, 650 no, stron, prawda. tylko się zrobi z tego 450 i, i, i będzie lepsze. Tak, tak mi się wydaje. No. Ale na chwilę obecną ja nadal jeszcze jestem cały czas zadowolony z poziomu tekstów, bo z tej łatki Kinga to tak niekoniecznie. No, podpisuję się. I mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy już przy finałowym odcinku. No to już podsumujemy. Wszystkie, wszystko, jak to wypadło, no zostało osiem tekstów już bliżej niż A bliżej dalej. Bliżej niż, niż dalej, tak ale one są dosyć długie, bo my jesteśmy gdzieś tam na, chociaż nie, już 400. 13 strona nie, została. Nie, 413, 220 no, stron no, to, chyba zostało. To, to już niedługo, niedługo dobrniemy do końca i tam już będzie takie ostateczne duże podsumowanie, ile faktycznie tutaj Kinga, ile dobrych rzeczy, ile złych i, i jak to wypada całościowo. Natomiast no tak jak powiedziałem, dzisiaj nie było różowo, dzisiaj trochę bardziej krytykowaliśmy, ale też wydźwięk moim zdaniem i tak nadal pozytywny, także, także nie, nie, niech was nie boli moi drodzy. Ja Ci dziękuję bardzo, Jerry, za tę rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia. Za tydzień w kolejnym podcaście Radio SK, a z nami przy cieniu Bangor za kilka tygodni pewnie. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.